Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold i zapraszam na naszą transmisję kolejną już dzisiaj z pielgrzymki ojca świętego Franciszka na Maltę. Transmisja na żywo z lekkim opóźnieniem, ponieważ jak to bywa w takich sytuacjach, nieraz plany, a życie koryguje plany. I tak też bywa dzisiaj w tym naszym przypadku. Ojciec Święty przybywa i jest w drodze już na spotkanie ostatnie w czasie swojej dwudniowej pielgrzymki na Maltę, a jest to w ogóle jego 36. pielgrzymka. Jest w drodze na spotkanie do Centrum Imigrantów imienia Jana 23. Laboratorium Pokoju, tak się nazywa to centrum. Przybywa tutaj z nuncjatury apostolskiej, w której spożył obiad, chwilę odpoczął po całym przedpołudniu pełnym różnych spotkań ze swoimi współbraćmi jezuitami. Pierwsze spotkanie takie prywatne, bez transmisji, bez udziału kamer i mikrofonów. Potem spotkanie w grocie świętego Pawła Apostoła, gdzie święty Paweł Apostoł w roku 60. przybył jako rozbitek, okręt jego, którym płynął z Palestyny do Rzymu, gdzie miał być sądzony, został przez sztorm zepchnięty tutaj w stronę Malty na taką mieliznę i tam osiadł na tej mieliźnie i fale go zniszczyły i święty Paweł wraz z innymi 270 osobami, które były na pokładzie, znalazł się na Malcie. I tam dzisiaj był ojciec święty, w tym miejscu, w tej grocie. Jest to miejsce o tyle ważne, że z tym wydarzeniem, jakim było przybycie świętego Pawła Apostoła na Maltę, takie no, mimowolne, tak można powiedzieć, rozpoczyna się dzieje chrześcijaństwa na tej wyspie. Rok 60, drodzy Państwo, a więc sobie uświadommy, jak szybko po Chrystusie tam przybywa chrześcijaństwo na tę wyspę i trwa do dzisiaj. Trwa do dzisiaj, więc ogromna historia, ogromne tradycje, ogromne bogactwo Kościoła na Malcie i w ten nurt tej tradycji, historii Kościoła na Malcie dzisiaj wchodzi ojciec święty Franciszek, a jest to, dodajmy, już trzeci papież, który przybywa na Maltę. Pierwszym był Jan Paweł II, był dwukrotnie, potem Benedykt XVI i teraz Franciszek jest tutaj na tej wyspie. Pielgrzymka krótka, zaledwie dwudniowa, ale bardzo obfitująca w treści i też nie mogło braknąć tego akcentu, którym będziemy teraz świadkami dzisiaj. Już za chwilę, niebawem, spotkanie z imigrantami. Malta jest poprzez swoje położenie geograficzne takim no, miejscem, gdzie bardzo często przebywają imigranci, uchodźcy. Leży na szlaku, no, niemal idealnie, na szlaku między Afryką a Włochami. Niedaleko Sycylia, potem już Włochy, ląd stały. Półwysep cały apeniński, włoski. A więc no, naturalną siłą rzeczy te różne statki z uchodźcami, z imigrantami, pontony i inne różne pływające statki tam przybywają. Czy są przewożone przez Straż Przybrzeżną, która gdzieś ratuje tych ludzi z Morza Śródziemnego. Przybywają tam z Libii. I ten ośrodek, w którym będzie ojciec święty, dzisiaj do którego się udaje, właśnie jest takim miejscem, gdzie są oni przyjmowani, gdzie otrzymują jakąś pierwszą pomoc, gdzie dokonuje się jakaś no, weryfikacja tych osób, kto to jest, próba też ich integracji w to społeczeństwo, czy tam na Malcie, czy tam, gdzie jest to możliwe, bo to są nieraz problemy bardzo, bardzo złożone. Drodzy Państwo, ten ośrodek, do którego udaje się ojciec święty, Laboratorium Pokoju, w miejscowości Halfar. To jest miejscowość położona w pobliżu stolicy. Stamtąd cała Malta jest niewielką wyspą, krajem. Ten ośrodek powstał w 1971 roku, a więc już ma trochę lat swojej historii. Ono zostało założone, to centrum, przez franciszkanina ojca Dionizego Mintofa.
tak nazywa się ów franciszkanin, który do dzisiaj tym ośrodkiem kieruje i też będziemy go mogli zobaczyć, usłyszeć tutaj w czasie tej transmisji. Już jest to dość wiekowy kapłan, franciszkanin, zakonnik. Ma ponad 90 lat, a więc też jest wspomagany przez innych. Jego prawą ręką jest student z Kenii, Livingstone Ngetuni, który napisał do Ojca Świętego Franciszka przed jego przyjazdem list w imieniu właśnie tej społeczności tam mieszkających, w imieniu przyjaciół. Jak sam zaznaczył ów student, pomocnik ojca Dionizego, który założył ten ośrodek, jak sam zaznaczył w tym liście, choć w samym ośrodku migranci żyją jak rodzina, to bardzo wielu z podróżujących przez morze tej przeprawy nie przeżyło. A więc no, są tam przebywający no, takimi no, szczęściarzami, tak można powiedzieć, jeśli to jest właściwe słowo. Pisał w tym liście ten student z Kenii, pisał tak: z powodu ignorancji i chciwości ludzie nadal będą ginąć na morzu. Ufamy, że Twoja wizyta zwróci większą uwagę na tę tragedię. Wiadomość o Twoim przyjeździe rozbudziła nasze nadzieje bardziej niż kiedykolwiek. Nadzieję, że marzenia staną się rzeczywistością. Nie, to fragment tego listu, on jest dłuższy oczywiście. Sam założyciel tego ośrodka, ojciec Dionizy Mintow, powiedział przed przybyciem ojca świętego Franciszka, powiedział, że papież jest głosem, który przemawia w imieniu ubogich. Potrzebujemy, aby inne narody słuchały jego słów. A więc wiele nadziei jest związanych z tym przybyciem tutaj do tego ośrodka ojca świętego Franciszka. Wiele nadziei na poprawę zarówno sytuacji samych imigrantów, ale też na jakąś większą świadomość decydentów społeczeństw w opinii publicznej całego świata. Ojciec Święty już przybył na teren ośrodka, towarzyszy mu arcybiskup Malty, Charles Szykluna, i już są na terenie ośrodka witani przez gospodarzy. Tutaj przybył takim osobowym samochodem, nieco większym, białym Fiatem, kolor biały, papieski oczywiście. I każdy samochód, którym jeździ Ojciec Święty, ma rejestrację SCV1. Stato Città Vaticano, państwo, miasto Watykan, SCV 1, ponieważ osoba pierwsza z tego państwa tym podróżuje. I każdorazowo samochód, którym jedzie Ojciec Święty, ma taką rejestrację, to widzimy na zdjęciach. To taka ciekawostka, drodzy państwo. Ale wróćmy do tego ośrodka, w którym jest Ojciec Święty. Problem imigracji, problem uchodźców, to jest ta rzeczywistość, której dotyka teraz Ojciec Święty, i chcę, żebyśmy wraz z Nim też dotknęli, spojrzeli poprzez naszą transmisję też na tę rzeczywistość. Ojciec Święty, wybierając ten ośrodek, wybrał go bardzo świadomie, wiedząc, że idą za Nim kamery i mikrofony. Ten wybór jest też i tym podyktowany. On wie, Ojciec Święty, że jego przybycie tutaj no, nagłośni tę sprawę. Jak mówił ojciec właśnie Dionizy Mintow, papież jest głosem, który przemawia w imieniu ubogich i słucha go cały świat. Ojciec Święty już wchodzi na teren przez taką furtkę, na teren tego ośrodka, idzie tuż przed nim, prowadzi go właśnie gospodarz, założyciel, ojciec Dionizy, starszy już franciszkanin. Rok temu, kiedy obchodził 90. urodziny, Ojciec Święty wysłał mu taki bardzo osobisty list, napisany własnoręcznie z okazji jego urodzin. On jest cały czas aktywnym człowiekiem. Tutaj posługuje, kieruje tym ośrodkiem. Jest też takim autorytetem, osobą bardzo znaną. Oczywiście, jak wspomniałem, przy pomocy młodszych ludzi, zaufanych, którzy też go tutaj w tym dziele wspierają. Centrum gości może pomieścić około 50 osób, tak jednorazowo. Liczba może nie jest to zbyt wielka, ale przez te lata istnienia ośrodka przewinęło się setki osób przez to miejsce.
tych, którzy przybyli do Europy w poszukiwaniu lepszego życia. Obecnie przybywają tam imigranci z Mali, Etiopii, Erytrei, Gwinei, Senegalu. Przyjmuje osoby, które się ubiegają o azyl, promuje wśród nich też, wśród nich solidarność, wartości chrześcijańskie, a więc też jest takim miejscem już takiego kontaktu często muzułmanów, to są często muzułmanie, nie tylko, ale w dużej mierze, pierwszego kontaktu ich z kulturą chrześcijańską, z wartościami chrześcijańskimi. W ośrodku też działają takie bardzo przyziemne, konkretne, ale potrzebne też sprawy, jak punkt internetowy, kawiarenka internetowa, dzięki której przybysze mogą mieć kontakt ze swoją rodziną. Sam ojciec Dionizy, wspominając początki tego ośrodka, mówił tak, zaraz to dokończę ten wątek, tylko tak śledzę tutaj to, co widzimy, to się dzieje tam na miejscu. Ojciec Święty przechodzi przez taką kolejną, takie ogrodzenie, płot, furtkę i jesteśmy w takim amfiteatrze, takie miejsce na otwartym powietrzu, z ławami takimi kamiennymi. Amfiteatr. I to w nim będzie spotkanie. Jest tam zebranych około 200 osób, 200 uchodźców, którzy też przybyli z innych ośrodków dla imigrantów. W tym, jak mówiłem, mieści się zaledwie, czy aż, jak kto woli, 50 osób, ale też przybyli z innych ośrodków tutaj, aby też pozdrowić Ojca Świętego, aby też usłyszeć Go, spotkać Go, aby też Mu powiedzieć coś od siebie. Też usłyszymy kilka świadectw podczas tego spotkania, świadectw imigrantów tutaj obecnych. To są świadectwa, które często, bardzo często są wspólne dla tam przybywających osób. Tylko dwie osoby się wypowiedzą tutaj, ale w tych dwóch chyba większość z tych obecnych tutaj może się bardzo łatwo rozpoznać, że to jest też ich historia życia. Potem Ojciec Święty skieruje swoje słowo do obecnych tutaj imigrantów, ale nie tylko do obecnych. Możemy już z góry przewidzieć, że też to będzie słowo skierowane do całego świata, również do nas. Jak mówiłem, ma świadomość tego, że On jest słuchany, jest głosem tych ludzi, którzy nie mają głosu, którzy nie chcą być słyszeni. I Ojciec Święty teraz wchodzi na scenę, tak to nazwijmy, tego amfiteatru. Kilka schodków wzniesienia pokonuje. Na skraju tej sceny jest taka kamienna figura Matki Bożej, niepokalanie poczętej, w takim pięknym łuku z kamieni, umieszczona wewnątrz tego łuku, jakby stoi ona w drzwiach i w centrum miejsce, w którym już zasiada teraz Ojciec Święty. Za jego fotelem taka niebieska dekoracja, coś w kształcie jakby fal. Takie różne odcienie koloru niebieskiego, błękitnego, tak jakby fala właśnie nachodziła od lewej do prawej strony, w tym kierunku rosnąca ta fala jest. To też element tego, o czym tutaj mówimy. Ci ludzie przybyli przez morze tutaj obecni. To jest też nawiązanie do symbolu tej pielgrzymki na Maltę. Fale, na nich jest łódź, z której wychodzą właśnie dłonie w stronę krzyża, ku górze i w stronę krzyża, dwie dłonie ludzkie. To jest nawiązanie zarówno do świętego Pawła Apostoła, jak i też tutaj do tych obecnych osób, imigrantów. I święty Paweł to jest taka klamra, pierwszy rozbitek, najsławniejszy może rozbitek na Malcie. I ci tutaj też często właśnie i oni też rozbitkowie tutaj przybyli na Maltę. A więc jakaś taka klamra, która pokazuje, że ta historia trwa, że Malta z racji swojego położenia, ale też i z racji też, dodajmy, wiary chrześcijańskiej, jest takim właśnie domem, bezpiecznym portem. Jak to powiedział arcybiskup Szikluna, mówiąc o swoim kraju, o swojej archidiecezji. Jest to bezpieczny port. Faktycznie tak to jest. W oczekiwaniu na słowa Ojca Świętego, na rozpoczęcie tego spotkania już według programu przewidzianego, oddajmy głos jeszcze ojcu Dionizemu Mintofowi, założycielowi tego ośrodka.
Mówił on tak: ośrodek ten narodził się wraz z pierwszą łodzią, która przypłynęła z uchodźcami przed 50 laty. Kiedy przyjechali, nie było dla nich miejsca. Teraz witamy ich serdecznie. Tutaj śpią, dostają wyżywienie, chodzą do szkoły i mają do dyspozycji przychodnie. Mówił dalej: w spotkaniu wezmą udział także migranci z innych centrów dla uchodźców oraz osoby już zintegrowane ze społecznością maltańską. Panuje olbrzymi entuzjazm. Papież jest głosem, który przemawia w imieniu ubogich. Potrzebujemy, aby inne narody słuchały jego słów. No właśnie, to mówi założyciel. Trochę nam oddają te jego słowa w klimat tego spotkania, oczekiwania na to spotkanie, jakim jest ono otoczone. Oklaski, a więc znak to niewątpliwy, że Ojciec Święty już jest wśród obecnych, widoczny w centrum, tak też jest w rzeczywistości. Zasiada na scenie, na przygotowanym dla niego miejscu. Obok niego ojciec Dionizy Mintow, założyciel tego ośrodka. Najczcigodniejszy ojciec święty Franciszku, to jest niezmierna radość. To jest ogromny zaszczyt przyjąć Cię tutaj pośród nas. Twoja obecność umacnia nas w wierze w Jezusa i dodaje nam jeszcze bardziej odwagi, abyśmy oddawali się na służbę tych, którzy cierpią i którzy potrzebują naszej bliskości, potrzebują naszej troski i naszego pocieszenia. Nikt nie chciałby zostawić za sobą swojej własnej historii, zapomnieć o niej i swoich własnych uczuć. Ale wojna, głód i niemożliwość zbudowania własnej przyszłości, swojej przyszłości i przyszłości swoich dzieci, to jest tym, co popycha tylu mężczyzn i kobiet do uciekania z własnej ojczyzny i do szukania bezpiecznego miejsca. Wiemy, że te osoby, niezależnie od rasy, od wiary wyznawanej, od religii, są dziećmi Boga, są adresatami Jego bezwarunkowej miłości, miłości czułej i przygarniającej. Mamy świadomość, że jako chrześcijanie jesteśmy powołani do ofiarowania im w sposób konkretny, do ofiarowania im gościnności i możliwości życia. I Twoje, Ojcze Święty, nieustanne apele do bycia blisko najsłabszym zachęcają nas do coraz lepszego wykonywania tej posługi, do tej naszej codziennej misji przez jakiś okres czas wobec tych, którzy na czas jakiś ograniczony lub na stałe przybywają na naszą wyspę, uciekając od biedy i szukając lepszego życia. Również z tego powodu. Dzięki, Ojcze Święty, za Twoją wizytę. To były słowa ojca Dionizego Mintowa, franciszkanina, założyciela tego ośrodka, Laboratorium Pokoju imienia Jana 23. Ojciec Dionizy podszedł do Ojca Świętego, uścisnęli sobie dłonie i jeszcze kilka słów zamienili. A Ojciec Święty wręczył Ojcu Dionizemu swój papieski różaniec. I teraz będziemy słuchać świadectw dwojga
z uchodźców tutaj przebywających. Caro Papa Francisco. Drogi ojcze, święty Franciszku, jestem Daniel, pochodzę z Nigerii. Zostawiłem moje miasto 5 lat temu, po 13 dniach podróży. Przybyliśmy na pustynię. Podczas pokonywania pustyni spotykaliśmy zwłoki osób, zwierząt, spalone samochody i wiele pustych studni. Po 8 dniach, traumatycznych dniach na pustyni przybyliśmy do Libii. Ci, którzy musieli jeszcze zapłacić handlarzom za podróż, zostali zamknięci i torturowani, aż to zapłacili do końca. Niektórzy stracili życie, inni stracili głowę, odeszli od rozumu. Miałem szczęście, że nie byłem między nimi. W tym czasie w Libii była wojna. Prawie sobie nie zdawaliśmy sprawy, nie patrzyliśmy na to, że pociski między nami gdzieś fruwały. Jak było to naszym, jakbyśmy się już przyzwyczaili do przemocy. Cały czas byliśmy w ryzyku, że będziemy porwani. Dwa razy płaciłem przemytnikom, którzy mi obiecali, że załadują je na statek do Europy. Jednak podróże zostały odwołane, nie oddali nam pieniędzy. Warunki życia były straszne. Zdołałem znaleźć pracę w Libii jako tynkarz, aby zapłacić kolejne przepłynięcie przez morze. Na końcu zostałem załadowany na ponton 2 metry na 10 metrów, na którym było 100 osób. 17 godzin żeglowaliśmy, zanim spotkała nas jakiś okręt włoski. Byłem uradowany i pełen radości. Osoby poklękały, aby oddawać Bogu dzięki. Ale odkryliśmy, że wracamy do brzegu Libii. Zostaliśmy przekazani straży przybrzeżnej libijskiej i zamknięci w centrum przetrzymywania w Ain Zara. Najgorsze miejsce, jakie się można sobie wyobrazić, żeby spędzić choćby jeden dzień. Po miesiącu zacząłem pracować jako tynkarz u jednego policjanta. Dał nam on jedzenie i schronienie. Był z nami, wobec nas życzliwy i nas uwolnił, pod warunkiem, że będziemy pracować dla jego brata, od którego potem uciekliśmy, ponieważ on nam nie płacił. 9 miesięcy później byłem znowu na statku. Podczas pierwszej nocy spotkaliśmy wielkie fale, 4 z nas wpadło w morze. Niestety uratowaliśmy tylko 2 osoby, byliśmy wszyscy wystraszeni. Prawie straciłem nadzieję i w tym momencie zasnąłem, mając nadzieję, że umrę. Obudziłem się kolejnego dnia i humor mi się poprawił. Osoby obok mnie uśmiechały się i była nadzieja, która nas przepełniała. Nadal podróżowaliśmy, żeglowaliśmy, aż nie spotkaliśmy rybaków z Tunezji, którzy nam dali chleb, mleko i wodę i zawołali ratowników. Na końcu statek przybył, ale odkryliśmy, że przybywa straż przybrzeżna z Tunezji. Lepsze to niż przebyć kolejną noc na Morzu Śródziemnym. Statek przybył do portu i zostaliśmy przeprowadzeni do Zaris w Tunezji. Dano nam jedzenie, ubranie i schronienie przez pewne organizacje otrzymaliśmy. Pamiętam, że napisałem: nie poddawaj się. Cypastę do zębów na murze w moim pokoju, obok mojego łóżka. Jeden z ekipy mi powiedział, żebym to wyczyścił, ale nie chciałem to zrobić, ponieważ aż któregoś dnia przyniósł mi ścierkę i powiedział mi, że nie odejdzie, aż tego nie zrobię. Wyczyściłem ścianę. Kolejnego dnia przybył ten człowiek i znalazł na murze rysunek, jaki wykonałem. Potem przyniósł mi kartkę i ołówek i tak zacząłem rysować i się zakochałem w sztuce. Trochę później znalazłem również pracę jako artysta, zanim wróciłem do Libii z innymi 2 towarzyszami. Chociaż w Libii było strasznie, to stamtąd najłatwiej było przepłynąć przez morze. Zacząłem pracować, aż nie zarobiłem dość pieniędzy, aby zapłacić kolejną przeprawę przez morze. Była to kolejna moja próba i miałem tutaj wielką nadzieję, że mi się uda. Tym razem po 3 dniach w morzu przybyłem do Malty
I to był szósty raz, kiedy płaciłem przemytnikom. Kiedy gwardia, straż przybrzeżna Malty nam uratowała, nie mogłem w to uwierzyć. Pamiętam łzy z radości, uśmiech. W końcu byliśmy wolni. Niestety potem radość zamieniła się, ponieważ odkryliśmy, że zamknięto nas w ośrodku przetrzymywania na 6 miesięcy. Nie mogłem tego zrozumieć i pytałem się Boga, dlaczego. Nieraz płakałem. Nieraz chciałem być martwy. Pytałem się, czy podróż, jaką podjąłem, czy to był błąd. Ponieważ dlaczego ludzie tacy jak my muszą być uważani za nieprzyjaciół, za przestępców, a nie za braci? Po tym czasie zostaliśmy przewiezieni do centrum Halfar, tutaj właśnie, gdzie jesteśmy. Potrzebowałem czasu, żeby się przystosować do pobytu tutaj. Tutaj uwięzienie pozbawiło mi również nawet pragnienia, aby mieć marzenia. Ale po kilku tygodniach mój humor zmienił się. Zacząłem stawiać czoła rzeczy codzienności z nową nadzieją. I z nową nadzieją, że mogę również zacząć moje życie się może poprawić. Dzięki Ojcze Święty, że mnie wysłuchałeś. Niestety dzisiaj wiele osób jak ja uciekają przed wojną, przed głodem i mają historię podobną do mojej historii. To był Daniel z Nigerii. Carissimo Papa Francesco. Iszku, nazywam się Sirman Koulibaly. Żyję na Malcie od 4 lat i moja żona oczekuje dziecka. Dziękujemy, że zechciałeś się z nami spotkać tutaj w Laboratorium Pokoju w Halfar. Niewiele osób na świecie zna to miejsce. Halfar było miejscem, które przywitało wielu z nas, imigrantów na Malcie. Dla nas znaczy wiele rzeczy Halfar, ale przede wszystkim jest to miejsce niewidzialności, miejsce niebycia, nieistnienia. Nikt z nas nie opuszcza ojczyzny z powodu braku miłości do niej. Wręcz przeciwnie, nasze podróże rozpoczynają się z nadzieją na znalezienie bezpiecznego miejsca. Uciekamy przed wojną, przed gwałtownymi konfliktami, przed łamaniem praw człowieka. Niewielu zdaje sobie sprawę, że w naszych sercach pielęgnujemy również marzenia, aby żyć w miejscu, gdzie przemoc jest nie do pomyślenia, gdzie ludzie całej swojej różnorodności są akceptowani takimi, jakimi są. To nasze marzenie nazywa się wolność, a także demokracja. Wierzymy i w to wielu z nas myślało, że Europa jest takim miejscem. Kiedy uciekasz przed wojną domową, konfliktem i skrajnym ubóstwem, nie masz nic poza determinacją, by żyć lepiej oraz odwagą i odpornością, by stawić czoła wszystkim napotkanym wyzwaniom. Niestety, wielu z nas nie jest widzianych w pełni swojego człowieczeństwa. Wielu docenia nasze zmagania i pomaga nam znaleźć bezpieczne schronienie. Inni jednak wykorzystują bezprotność ludzi, którzy walczą o lepsze życie. Kobiety, mężczyźni i dzieci i małoletni bez opieki łatwo padają ofiarą wyzysku i nadużyć. Nie są też traktowani z godnością, na jaką zasługuje każdy człowiek. Godność ludzka nie zawsze jest uznawana za oczywistość. Wielu z nas doświadczyło tego na własnej skórze. Dla wielu z nich oznaczało to lata cierpień i niepewności. Pełne poszanowanie wszystkich praw człowieka to walka, która trwa w wielu krajach. Dziś chcemy przypomnieć osobom na stanowiskach decyzyjnych i sprawujących władzę, że prawa człowieka i jego godność są uniwersalne i wrodzone, są uznawane i szanowane, a nie nadawane. Wszyscy jesteśmy braćmi, czyż nie tak jest? Mam tu na myśli między innymi sposób, w jaki nas traktuje się, gdy jako szczęśliwcy zdołamy dotrzeć do bezpiecznego miejsca i spędzimy tu długi czas z niewielką ilością informacji, żyjąc w niepewności co do tego, co przyniesie nam najbliższa przyszłość. Są osoby, których wniosek został odrzucony i które nie mogą wrócić do kraju pochodzenia.
ponieważ jest to dla nich miejsce niebezpieczne. Są to osoby określane mianem sans papier, bez dokumentów, które nie mają dokąd pójść, mają niewiele praw lub nie mają ich wcale. To nie są tylko historie czy liczby, to jesteśmy my, ludzie z krwi i kości, twarze, niektórzy z niespełnionymi marzeniami, inni, którym udało się je zrealizować. Wiemy, że jesteś świadomy tych naszych sytuacji, że jesteś silnym głosem w naszych zmaganiach. Wiemy, że Twoja, Ojcze, miłość nie jest gołosłowna, ale szczera i dlatego jesteśmy tu razem w Halfar z moimi braćmi i siostrami oraz przedstawicielami organizacji, które oferują nam pomoc tutaj na Malcie. Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za to, co dla nas robisz, za Twoją miłość i za szacunek dla naszych marzeń i dla naszych aspiracji. Nigdy nie przypuszczałem, że razem z moimi braćmi i siostrami będę mógł rozmawiać z papieżem Franciszkiem w Halfar. Jaka to jest wielka radość. I never imagined that together with my brothers and sister, I was going to be speaking to the Pope Francis in Halfar, of all places. What great joy. Dear Pope Francis, drogi Ojcze Święty Franciszku, dziękujemy Ci również za to. Twoja miłość jest dla nas życiem. Dziękuję. Thank you also to Malta. Dziękuję również Malcie. To było kolejne świadectwo jednego z uchodźców. I za chwilę Ojciec Święty zabierze głos. Drodzy bracia i siostry, serdecznie Was pozdrawiam. Cieszę się, że mogę zakończyć moją wizytę na Malcie, spędzając czas z Wami. Dziękuję Ojcu Dionizemu za powitanie. Przede wszystkim jestem wdzięczny Danielowi i Szejmanowi za ich świadectwa. Otworzyliście przed nami swoje serca i życie, a równocześnie staliście się rzecznikami wielu braci i sióstr zmuszonych do opuszczenia swojej ojczyzny w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. I thank Father Dionysius for his welcome, and most of all, I'm grateful to Daniel and Sirmian for their testimony. You opened your hearts and lives, and at the same time, you were a voice for so many brethren that leave their countries to find a safe place. Jak powiedziałem kilka miesięcy temu na wyspie Lesbos, jestem tu po to, aby powiedzieć, że jestem blisko Was. Jestem tu, aby zobaczyć Wasze twarze, aby spojrzeć w oczy. Od dnia, w którym wyruszyłem na Lampedusę, nigdy o Was nie zapomniałem. Zawsze noszę Was w sercu i jesteście zawsze obecni w moich modlitwach. As I had said some months ago in Lesbos, I came to tell you that I am close to you. I am here to see your faces, to look into your eyes. Since the day I visited Lampedusa, I never forgot you. I carry you always in my heart, and you are always present in my prayers.
W tym spotkaniu z wami, migrantami, w pełni ukazuje się znaczenie motta mojej podróży na Maltę. Jest to cytat z Dziejów Apostolskich, który mówi: okazywali nam niespotykaną życzliwość. Nawiązuje do sposobu, w jaki Malteńczycy przyjęli apostoła Pawła i tych wszystkich, którzy wraz z nimi byli rozbitkami w pobliżu wyspy. Traktowali ich z niespotykaną życzliwością, nie tylko humanitarnie, ale z niezwykłym humanitaryzmem, ludzkością, szczególną troską, którą święty Łukasz chciał uwiecznić w Księdze Dziejów Apostolskich. Dziękuję Malcie, aby zawsze tak traktowała, w taki sposób, tych, którzy przybywają do jej wybrzeża, aby była zawsze na pewno dla nich prawdziwym, bezpiecznym portem. With utmost kindness, not just with kindness, but with great kindness, with special fondness, humaneness, which Saint Luke wanted to leave inscribed in the book of the Acts. I wish Malta would always treat in this manner those who arrive on its shores, that it truly becomes for them a safe harbor. Bycie rozbitkiem to doświadczenie, jakie tysiące ludzi doświadczyło w tych latach na Morzu Śródziemnym i niestety dla wielu z nich skończyło się to tragicznie. Wczoraj dokładnie była wiadomość o uratowaniu przy wybrzeżu Libii czterech imigrantów z łodzi, w której było ich 90. Módlmy się za tych braci naszych, którzy znaleźli śmierć w naszym Morzu Śródziemnym i módlmy się również, aby się uratowali z innego bycia rozbitkiem z tego, który niesie nasza cywilizacja, z niej katastrofy. Zagraża ona nam wszystkim. Jak się możemy przed nią uchronić, która grozi naszej cywilizacji, ta katastrofa? Zachowując się po ludzku, patrząc na te osoby, nie jak na liczby, ale na to, czym są, jak powiedział nam Silman. Czyli, że są twarzami, historiami, mężczyznami, kobietami, braćmi i siostrami. Myśląc, że zamiast tej osoby, którą widzę na łodzi lub na morzu, w telewizji albo na zdjęciach, na jej miejscu tej osoby mogę być ja, mój syn, moja córka. Może również i w tej chwili, kiedy tu jesteśmy, przez morze z południa na północ przeprawiają się w tej chwili łoże. Módlmy się za tych naszych braci i siostry, którzy ryzykują życie, szukając nadziei. Również wy przeżyliście ten dramat i tutaj dotarliście. Where four only were saved amongst the number who were drowned, more than 90. Unfortunately, for many of them, it has ended up tragically. But there is another shipwreck that occurs when these events happen, the shipwreck of civilization. And we need to ask the Lord and pray for those who are ending up tragically and also for our civilization that risks to get in shipwreck. It threatens not only those who leave their homeland, but all of us. How could we get rid of the shipwreck that risks destroying the ship of our civilization? By acting humanely, by looking at these persons not simply as numbers, but as what they are, as Sirmian told us. That is faces, stories, simply men and women, brethren. And by thinking how instead of the person that I am seeing at sea, or watching on television or in a photo, I could be there, or my son or daughter. Perhaps even now, as we are here, there are boats faring the sea from south to north. Let us pray for these, our brothers and sisters, who are risking their lives at sea, searching for hope
you also lived this tragedy and have arrived here. Le vostre storie fanno pensare a quelle de migliaia. Wasze historie każą nam myśleć o tysiącach historii tylu osób, które w ostatnich dniach zostały zmuszone do ucieczki z Ukrainy z powodu tej niesprawiedliwej wojny i okrutnej. A także wielu innych mężczyzn i kobiet, którzy w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i ziemi w Azji, Afryce, w obu Amerykach. Myślę tutaj o ludu Rohingya. W tej chwili do nich wszystkich kieruję moją myśl i modlitwę. Had to escape from Ukraine because of an unjust and savage war. But also the stories of many other men and women who, in order to seek a safe place, were forced to leave their homelands in Asia, Africa, and in the American continent. I think particularly of Rohingya. I think of them all, and for them I wish to pray now. Jakiś czas temu otrzymałem od tego waszego centrum jeszcze inne świadectwo. Historię pewnego młodego, który opowiadał mi swoją drogę, który musiał zostawić swoją matkę, swoją rodzinę, z której pochodził. To wzruszyło mnie i dało mi do myślenia. Ale również ty, Danielu, również ty, Sylwan, każdy z was przeżył to doświadczenie wyruszenia, odrywania się od swoich korzeni. To jest oderwanie, które zostawia zawsze znak. Nie tylko ból chwilowy, emocje, ale to zostawia głęboką ranę w wzroście młodego człowieka, młodej kobiety. Potrzeba czasu, aby tę ranę uzdrowić. Potrzeba czasu. Potrzeba bogatych doświadczenia ludzkości i tych, którzy umieją słuchać, rozumieć, towarzyszyć, również stać razem z innymi towarzyszami w tej podróży, aby dzielić się, aby wspólnie nieść ten ciężar. To pomaga uzdrowić doświadczone rany. The story of a young man who recounted the moment of sadness when he had to leave his mother and family of origin. This touched my heart and made me think. You too, Daniel, also you, Sirmian, and each one of you has lived this experience when having to leave and sever oneself from one's roots. Such tearing leaves a scar. Not only the pain at that moment, emotionally, it leaves a deep scar in the development path of a young person. Time is necessary for such wound to heal. Time is required, and especially are needed other humanely rich experiences. One meets persons that are welcoming, are ready to listen, understand, accompany, and also be with others doing the same journey, to share and carry the burden together. This helps to heal these wounds. Penso ai centri di accoglienza. Myślę o centrach przyjęcia. Jak ważne jest, żeby tutaj była dobroć. Wiemy, jak trudno jest to. Jest wiele czynników, którzy sprawiają, że rośnie napięcie. Jednak są osoby i wspólnoty, które przyjmują to wyzwanie. Świadomi, że rzeczywistość imigracji jest znakiem czasów, w którym się chodzi o naszą cywilizację. Dla nas, chrześcijan, chodzi tutaj również o wierność Ewangelii Jezusa, który powiedział: byłem cudzoziemcem, a przyjęliście mnie. To się nie buduje w jeden dzień, do tego trzeba czasu, trzeba wiele cierpliwości, trzeba przede wszystkim miłości, budowanej poprzez miłość, hojność i współczucie. Taką właśnie jest miłość Boga do nas. Myślę, że musimy powiedzieć wielkie dzięki tym, którzy podjęli to wyzwanie tutaj na Malcie i którzy poświęcili życie, którzy dali życie temu centrum. Teraz podziękujmy im oklaskami wszyscy razem. Welcoming centers come to my mind. How important it is that they be places of humanity. We know how difficult it is, there being many factors that increase tension and rigidity. Notwithstanding,
In every continent, there are persons and communities that accept the challenge because they know that the migration reality is a sign of our times and it is an issue of civilization. And for us Christians, it is an issue of being loyal to the gospel of Jesus, who said, "I was a foreigner and you welcomed me." We do not accomplish this in a day. It takes time, a lot of patience, and most of all, love given through closeness, kindness, and mercy, as is God's love for us. I think we should say a big thank you to whom has accepted this challenge here in Malta and gave life to this center. Let us do this by an applause. Z ultimi waczej siostry wyrazić moje marzenie, że wy, imigranci, po doświadczeniu tutaj tego dobrego przyjęcia, pełnego ludzkiego przyjęcia, że możecie sami stać się świadkami, animatorami przyjęcia i braterstwa. Tutaj i tam, gdzie Bóg zechce, tam, gdzie opatrzność was skieruje, wasze kroki. To jest marzenie, które chcę tutaj z wami podzielić i które powierzam w Boże ręce, aby to, co jest dla nas, ponieważ to, co dla nas niemożliwe, dla Niego jest możliwe. I to jest ważne, aby we współczesnym świecie imigranci stali się świadkami ludzkich wartości istotnych dla godnego życia i braterskiego życia. Są to wartości, które wy niesiecie wewnątrz, które należą do waszych korzeni. Kiedyś, gdy uleczycie rany waszego oderwania, będziecie zdolni wydobyć na zewnątrz to bogactwo, jakie macie wewnątrz. Jest to dziedzictwo ludzkości bardzo cenne i wnieść ten wkład we wspólnotę, w którą jesteście przyjęci i w środowiska, w które się włączycie. To jest droga. Droga braterstwa, społecznej przyjaźni. Tu jest przyjaźń ludzkiej rodziny w świecie zglobalizowanym. Cieszę się, że mogę dzielić dzisiaj to marzenie wraz z wami, tak jak i wy w waszych świadectwach dzielicie wasze marzenia ze mną. Allow me, my brothers, to express a dream I have, that you migrants, after having experienced the welcome full of humanity and brotherhood, may also become witnesses and animators of acceptance and brotherhood. Here is where God wants you to be, where providence led your steps. This is a dream that I share with you and which I put in the hands of God. Because what is impossible for us is not impossible for Him. I feel greatly the importance that in today's world migrants become witnesses of human values that are essential to a dignified and brotherly life. These are values that you carry within you, which are part of your roots. When the wound would have healed from its rupture, from the roots, from where you were plugged, you may be able to bring out this richness that you carry within, an inheritance of a very precious humanity. And you put it in communion with the communities within which you were welcomed and the environments where you are now inserted. This is the way of brotherhood and social friendship. Here we have the future of the human family within a global world. I am happy today to have been able to share this dream with you, same as you, in your testimony, shared your dreams with me. Wydaje mi się, że tutaj jest też odpowiedź na pytanie, które leży u podstaw twojego świadectwa, Silman. Przypomniałeś nam, że ci, którzy muszą opuścić swój kraj, wyjeżdżają z marzeniem w sercu, marzeniem o wolności i demokracji. To marzenie zderza się z bezlitosną, często niebezpieczną, czasem straszną, nieludzką rzeczywistością. Ty wyraziłeś stłumione wołanie milionów migrantów, których podstawowe prawa są gwałcone. Niestety czasem przy współudziale kompetentnych władz. Tak to jest. I to chcę powiedzieć w ten sposób.
niestety nieraz z udziałem, ze współudziałem władz kompetentnych. Przywołałeś uwagę na ten punkt kluczowy, godność człowieka. Powtarzam wasze słowa, twoje słowa, nie jesteście liczbami, ale ludźmi z krwi i kości, twarzami, marzeniami, czasem zniweczonymi marzeniami. You reminded us that whoever has to leave his country leaves with a dream in his heart, the dream of freedom and democracy. This dream clashes with a difficult reality, often dangerous, sometimes terrible, inhuman. You gave a voice to the suffocated appeal made by millions of migrants that their fundamental human rights have been violated upon. Unfortunately, at times, with the complicity of the competent authorities, I want to say it in this manner, at times with the complicity of the competent authorities. And you highlighted the key point, the dignity of a person. I repeat this using your words. You are not numbers, but persons with a body, having blood, faces, dreams, at times shattered. Od tego możemy i musimy zacząć, od osób i ich godności. Nie dajmy się zwieść tym, którzy mówią, nic nie możemy zrobić, te problemy nas przekraczają. Ja będę zajmował się swoimi sprawami, a inni niech sobie radzą. Nie. Nie wpadajmy w tę pułapkę. Odpowiedzmy na wyzwanie migrantów i uchodźców stylem życzliwości. Rozpalmy ogniska braterstwa, wokół których ludzie będą mogli się ogrzać, podnieść, rozpalić nadzieję. Umacniajmy tkankę przyjaźni społecznej i kulturę spotkania, zaczynając od takich miejsc jak to, które z pewnością nie są doskonałe, ale są laboratoriami pokoju. Let us not be tricked by those who say nothing can be done. Such problems are too big for us. I care for myself and the others care for themselves. No, let us not fall in such a trap. Let us answer to the challenges concerning by way of humanity. Let us ignite bonfires of brotherhood around which persons can warm themselves, get back on their feet, rekindle themselves once more with hope. Let us strengthen the social friendship fabric and the culture of acceptance, starting from places like here, which certainly would not be perfect, but they are laboratories of peace. A ponieważ to centrum nosi imię papieża świętego Jana XXIII, chciałbym przypomnieć to, co on napisał na zakończenie swojej pamiętnej encykliki o pokoju. Cytuję. Oddal, Panie, od serca ludzi to, co zagraża pokojowi i przekształć ich w świadków sprawiedliwości, braterstwa i braterskiej miłości. Odpowiedzialni ludzie niech służą dobrobytowi obywateli i niech budują pokój. Zapal wolę wszystkich do pokonywania barier, które dzielą i do wzmacniania więzów wzajemnej miłości, do przebaczania. Niech wszyscy ludzie ziemi, niech w nich króluje ten najbardziej pożądany pokój. I am pleased to remind what he wrote at the end of the memorable encyclical on peace. May the Lord distance from the heart of humankind that which could hinder peace and make of them witnesses of truth, justice and brotherly love. May he enlighten the leaders of peoples so that together with the good they perform, they may also guarantee for the citizens and safeguard
the huge gift of peace. Finally, may he ignite the will of all men to crush the walls of division and increase in them the bond of love which unites, so they may understand others and forgive those who trespass against them. Thus, through him, the peoples of the earth, through peace, the peoples of the earth unite, and in them may flourish and reign evermore the so much desired peace. Drodzy bracia i siostry, za kilka chwil wraz z niektórymi z was zapalę świecę przed obrazem Matki Bożej. Jest to prosty gest, ale o wielkim znaczeniu. W tradycji chrześcijańskiej ten mały płomień jest symbolem wiary w Boga. Jest on również symbolem nadziei. Nadziei, którą Maryja, nasza Matka, podtrzymuje w najtrudniejszych chwilach. To właśnie nadzieja, którą dziś zobaczyłem w waszych oczach, która nadała sens waszej podróży i sprawia, że nie ustajecie w wysiłkach. Niech Matka Boża pomoże wam, abyście nigdy nie utracili tej nadziei. Jej powierzam każdego z was, wasze rodziny i zabieram was z sobą w moim sercu i w mojej modlitwie. I również wy, proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dziękuję. Dear brothers and sisters, in a moment, together with some of you, I will light a candle in front of the statue of Our Lady. It is a simple act that carries a strong meaning. In the Christian tradition, that little flame is a symbol of faith in God, and it is also a symbol of hope. Hope that Mary, our mother, shall assist in the most difficult times. It is that hope that I saw today in your eyes, which gave a meaning to your voyage and helps you walk forward. May Our Lady help you never lose this hope. I entrust each one of you and your families to her, and I will carry you with me in prayer. And you also do not forget to pray for me. Thank you. To były słowa ojca świętego Franciszka, które skierował do imigrantów przebywających na Malcie w ośrodku imienia świętego Jana 23, nazywanym też Laboratorium Pokoju. Jest tutaj obecnych 200 imigrantów przybyłych z różnych takich ośrodków z terenu Malty. Ośrodek istnieje od 1971 roku. I teraz nastąpi zapalenie świecy przed figurą Matki Bożej, zapalenie wraz z rodziną imigrantów, którzy tutaj są obecni już, stoją właśnie obok Ojca Świętego na scenie tego amfiteatru, gdzie jest to spotkanie i teraz właśnie zapalają wspólnie świece. Obok figury Matki Bożej jest stolik, na którym jest kilka świec umieszczonych i jedną z nich właśnie zapala teraz Ojciec Święty. A drugą właśnie jedna rodzina imigrantów, chłopiec tej rodziny jest. Tato, mama i jest, jeśli widzę dobrze, troje dzieci. Płoną teraz dwie świece przed Matką Bożą, znak wiary, znak też oddania, znak modlitwy, zawierzenia tych osób, tych i tych, o których tutaj myślimy, mówimy, mówił Ojciec Święty, którzy być może również w tym czasie, kiedy trwa to spotkanie, przemierzają różne szlaki w poszukiwaniu lepszego życia. I teraz nastąpi modlitwa. Módlmy się, prośmy wspólnie Pana.
Panie Boże, Stwórco Wszechświata, źródło wolności i pokoju, miłości i braterstwa, Ty stworzyłeś nas na Twój obraz i napełniłeś nas wszystkich Twym życiodajnym tchnieniem, abyśmy się stali uczestnikami Twojej boskiej komunii. Nawet gdy złamaliśmy Twoje przymierze, Ty nie pozostawiłeś nas w mocy śmierci, lecz w Twoim nieskończonym miłosierdziu zawsze wzywałeś nas, byśmy wrócili do Ciebie i żyli jako Twoje dzieci. Wlej w nas Twego Ducha Świętego i daj nam nowe serce, zdolne do wysłuchania często milczącego krzyku naszych braci i sióstr, którzy utracili ciepło domu i ojczyzny. Spraw, abyśmy mogli dawać im nadzieję poprzez ludzkie spojrzenia i gesty. Uczyń nas narzędziami pokoju i konkretnej miłości braterskiej. Uwolnij nas od lęków i uprzedzeń, aby ich cierpienia uczynić naszymi i wspólnie walczyć z niesprawiedliwością, aby mógł powstać świat, w którym każdy człowiek jest szanowany w swojej nienaruszalnej godności, tej, którą Ty, Ojcze, w nas złożyłeś, a Twój Syn uświęcił na zawsze. Amen. Powoli dobiega końca, drodzy Państwo, to spotkanie Ojca Świętego z imigrantami. Już ostatnie chwile tego spotkania. Wszyscy tutaj, jak widzimy, już powstali z miejsc, obecni na tę modlitwę, którą odczytał Ojciec Święty. Bezpośrednio po tym spotkaniu już uda się on na lotnisko i będzie wracał do Rzymu, do Watykanu, już bezpośrednio stąd. Jest to więc dosłownie ostatni punkt pielgrzymki papieskiej. I tutaj jeszcze chyba ustało się to tradycją pielgrzymek Ojca Świętego Franciszka, wymiana papieskiej piuski i podpis na niej złożony, na tej, którą Ojciec Święty zostawia tutaj w tym ośrodku. Jest ona złożona na ręce ojca Dionizego Mintofa, założyciela tego ośrodka. I jeszcze oczywiście wpis w księdze, w kronice tego ośrodka. Ojciec Dionizy wertuje stronnicę, szukając wolnego miejsca. I oczywiście obowiązkowy wpis Ojca Świętego. To będzie taki widzialny znak jego tutaj obecności, jego miłości, jego pamięci modlitewnej. W sercach to spotkanie pozostanie, słowa pozostaną w naszych sercach, w uszach nas, szczególnie też w uszach osób, które tutaj są obecne, dla których też to jest z pewnością, nawet jeśli to są, nie są to chrześcijanie, ale to jest na pewno doświadczenie. Wiedzą, kim jest papież, wiedzą, jak ważna jest to osoba, no i doświadczają ogromnej życzliwości z jego strony, ze strony Kościoła. Przed nami teraz właśnie obraz papieża Franciszka i franciszkanina ojca Dionizego, a więc obraz też Kościoła przecież, który jest tak bardzo zaangażowany po stronę tych najsłabszych uchodźców, imigrantów. Wpis dokonany. Thank you.
I tutaj jeszcze będzie wymiana darów. Właśnie Dionizy wyjmuje swój dar, który chce przekazać Ojcu Świętemu. Na co wszyscy zebrani reagują oklaskami, jakby podpisując się pod tym darem też w ten sposób, pod tym gestem. Jest to jakiś obraz namalowany. Nie wiemy nic o nim w tej chwili jeszcze więcej. Nie, przypuszczalnie przez jednego z uchodźców tam przebywających. Jedna z osób, która składała tu świadectwa, przecież też przed nami w czasie tego spotkania mówiła, że mówił mężczyzna, że odkrył w sobie ten talent artystyczny. A więc nie brakuje przecież oczywiście w tym gronie tylu osób tutaj przybywających teraz i w przeszłości, czy w innych ośrodkach przybywających. Nie brakuje osób różnorako utalentowanych. Jeszcze trwa składanie podpisów. To nie tylko kronika, ale też i widzimy tutaj, gdzie Dionizy podsuwał Ojcu Świętemu różne to jakieś chyba gazety, które chyba zapowiadały jego przyjazd z jego zdjęciem na pierwszej stronie. I tutaj jeszcze prosił o podpis Ojca Świętego na tych, przypuszczam, że właśnie czasopismach. I tu jeszcze dar, który przekazuje Ojciec Święty temu ośrodkowi. Piękny obraz Matki Bożej. Jak widzimy na ekranach, Matka Boża tuląca dzieciątko, dzieciątko Jezus. Wiele matek tutaj będących będą się mogły w tym obrazie odnaleźć. W tym matczynej miłości, trosce, niepokoju o swoje dziecko. To jest dar papieski, który tutaj pozostanie w tym ośrodku. Jest to płaskorzeźba, jak widzimy, więc to nie jest obraz namalowany, ale w innej technice wykonane dzieło. Kamera nam pokazuje figurę Matki Bożej. Piękna figura. Matka Boża o takiej dziewczęcej twarzy. Zamyślona, spoglądająca gdzieś przed siebie w dół. To przed nią zapalił właśnie świecę Ojciec Święty, jedna z rodzin tutaj przybywających, z rodziny imigrantów. Teraz oczekiwanie już na... Ojciec Święty już opuścił ten amfiteatr, w którym się odbywało spotkanie. I trwa teraz oczekiwanie na jego przybycie do samochodu, w którym uda się na lotnisko. To będzie już ostatni jego przejazd podczas tej pielgrzymki. Tutaj w Malcie zaledwie 4 km dzielą ośrodek, w którym jest Ojciec Święty, od lotniska. Też jak widzimy wśród uchodźców tutaj, w tym ośrodku dla uchodźców są też, nie wiemy czy uchodźcy z Ukrainy, czy chyba tak, bo są i flagi ukraińskie widzimy. One też towarzyszą Ojcu Świętemu podczas całej pielgrzymki. Dzisiaj w godzinach porannych, podczas mszy świętej również były osoby z flagami ukraińskimi i wczoraj również, a więc
ten wątek uchodźców, imigrantów no jest wielorako tutaj obecny. A my trwamy w oczekiwaniu na przybycie Ojca Świętego do ośrodka, do samochodu, którym uda się na lotnisko, jak wspomniałem, drodzy Państwo. Ojciec Święty tutaj zostawia nam no, wiele myśli po tym spotkaniu. Będziemy jeszcze do nich wracać, z pewnością będziemy mieć tę możliwość. Zależy od naszego pragnienia. I ta myśl, że to nie są numery uchodźcy, to są ludzie z krwi i kości, mający twarze, mający swoje marzenia, mający historię życia. I tak trzeba na nich patrzeć. W różnych danych statystycznych, które gdzieś czytamy każdego dnia, gdzieś nieraz mogą one w nas wstępić tę wrażliwość na człowieka i uchodźcy staną się takimi właśnie jedynie numerami, procentami, cyframi. Też pamiętajmy, drodzy, to co mówił Ojciec Święty jakiś czas temu, że właśnie Morze Śródziemne jest takim ogromnym cmentarzem. Tak i taki nazwał, takim wstrząsające porównanie. Ale kiedy sobie uświadomimy, ile osób tam no, traci życie, właśnie zmierzając na północ do Europy, no to sobie zdajemy sprawę, jak niestety, choć takie szokujące porównanie, jak ono jest również prawdziwe. Mieliśmy próbkę tego w tych dwóch świadectwach, które tutaj wybrzmiały podczas tego spotkania. Ojciec Święty już ubrał się w płaszcz, bo był ubrany w samej sutannie papieskiej, ubrał się w płaszcz i wrócił jeszcze na scenę amfiteatru. I już schodzi ze sceny, jeszcze przejdzie pośród tutaj zebranych, idzie teraz wzdłuż pierwszego szeregu siedzących. Tutaj jakaś rodzina jest. Podchodzi, zatrzymuje się, jakaś krótka rozmowa. Poprzez tłumacza rozmawiają z Ojcem Świętym. Mamy tu świadomość, że to są osoby też mówiące różnymi językami. Też następuje tutaj wymiana darów. Ojciec Święty otrzymał, nie wiemy dokładnie co to jest, nie widać, jakiś rulon papierowy, może jakieś obrazy dzieci namalowane, czy coś innego. I jakiś list w kopercie. To wszystko zamknięte w takim pudełku tekturowym, kartonowym. I to zostało mu przekazane. Jeszcze kilka rozmów, pewnie to przejście jeszcze potrwa kilka minut. Nic dziwnego, każdy chce spotkać się, pozdrowić Ojca Świętego. Któż z nas by nie chciał? Tym bardziej dla wielu tych osób, które gdzieś no, w ogóle nie przypuszczały, że będą mieć taką okazję. Starają się jakoś też z tej okazji skorzystać i pozdrowić tego człowieka w bieli odzianego, dla których jest on nieraz być może widziany po raz pierwszy. Przypomnijmy jeszcze, drodzy, te słowa ojca Duniezego Mintofa, który założył ten ośrodek w 1971 roku. Przypomnijmy, on powiedział tak, przed tym spotkaniem powiedział tak: papież jest głosem, który przemawia w imieniu ubogich. Potrzebujemy, aby inne narody słuchały jego słów. W tym spotkaniu dzisiejszym Ojciec Święty powiedział bardzo wyraźnie, dodał od siebie, i to było poza tekstem, który gdzieś był przewidziany, że wielu też rządzących ma współudział
tym dramacie imigrantów, który dokonuje się w naszych czasach. I to powtórzył kilkukrotnie. I powiedział, chcę, żeby to jasno wybrzmiało, żeby to wybrzmiało jasno, żeby to wybrzmiało jasno w tym właśnie miejscu. Papież jest głosem, który przemawia w imieniu ubogich, mówił ojciec Dionizy Mindow. Dodajmy, skoro już na Malcie jesteśmy właśnie, Malta jest świadkiem stałego napływu imigrantów z Afryki Północnej. Tutaj teraz Ojciec Święty otrzymuje kamizelkę ratunkową, właśnie symbol tych, którzy przybywają, są uratowani na morzu. W 2019 roku przybyło na Maltę imigrantów 3400. W 2020 roku 2300. To są tutaj te liczby. W roku ubiegłym, w 2021, było 830. Wcześniej, w latach ubiegłych, to były ponad 10 tysięcy rocznie. Rok w rok. A więc to jest, ta wysokość jest zmienna. I kiedy słyszymy te liczby, może one nie są aż tak wielkie, ale pamiętajmy, że cała Malta liczy zaledwie niecałe 500 000 mieszkańców, cały kraj. A więc to w skali całego kraju to są liczby, no inny jest ta proporcja, więc inny wysiłek, który podejmuje to społeczeństwo, aby przyjąć imigrantów tutaj. Przybywają z miejsc ogarniętych konfliktami. I tutaj również kraje, skąd przybywają imigranci, one się zmieniają na przestrzeni tych dziesięcioleci. Większość przybywa obecnie z Sudanu, z Somalii, z Erytrei, z Etiopii. Również Syryjczycy przybywali tutaj tłumnie, licznie, kiedy tam w Syrii trwała wojna domowa. I Malta zawsze była znana z gościnności. Właśnie choćby to świadectwo piękne Łukaszowe z Dziejów Apostolskich, że przyjęli ich z niesłychaną życzliwością. Nie, to już wtedy Malta okazała swoją życzliwość, gościnność niesłychaną. I tutaj właśnie cała ta posługa na rzecz uchodźców koncentruje się swoje wysiłki na tej trosce o osoby, które się ubiegają o status uchodźcy. Jest pomoc w złożeniu wniosku o azyl. W dłuższej perspektywie są zapewniane różne usługi, pomoc prawną, jakieś różna pomoc psychologiczno-socjalna. To są osoby, które przebywają z różnymi przeżyciami ogromnie trudnymi, traumatycznymi. Już samo doświadczenie oderwania się od rodziny, jak to też mówił Ojciec Święty dzisiaj, to jest rana, która zostaje na zawsze. Oderwanie, jakby coś się rozerwało w człowieku. Ta rana, ona trwa w człowieku. Potem samo doświadczenie podróży w straszliwych nieraz warunkach, wykorzystywania, braku jakiejkolwiek pewności dnia kolejnego, pewności, że dotrze się do celu. To też o tym też dzisiaj była mowa w czasie tego świadectwa jednego z mówiących tutaj imigrantów do Ojca Świętego. Podróż przez pustynię, przyroda, zwierzęta, upał, podróż z bezlitosnymi przemytnikami, którym się zależy tylko na pieniądzach. Konieczność kilkakrotnego, nieraz zapłaty za to samo i brak kogokolwiek, komu się można byłoby poskarżyć, brak jakichkolwiek praw, godności. Wykorzystywanie różne społeczne, seksualne. To są sytuacje no nieraz niewyobrażalne, jeśli chodzi o taką podróż. I potem wreszcie ten etap tutaj już no ostatni, ale również ogromnie trudny, właśnie morze, przebycie przez Morze Śródziemne, gdzie właśnie słyszymy o tylu zabitych, którzy znaleźli na tym etapie śmierć. Morze Śródziemne jako największy cmentarz Europy. To jest to zdanie Ojca Świętego, które gdzieś no kiedyś powiedział i powtarzał je kilkukrotnie. A więc stąd też ta potrzeba tej pomocy psychologicznej tutaj osobom przybywającym do tego ośrodka. Również inne kwestie praktyczne,
pomoc w znalezieniu pracy, przygotowania życiorysu, podania o pracę, to wszystko, co znamy ze własnych nieraz doświadczeń, a tym trudniejsze jest to, kiedy się to musi zrobić w innym kraju, w obcym języku, bez znajomości prawa, przepisów i będąc, czując się zupełnie zagubionym. Też wielu imigrantów, którzy przybywają na Maltę, na wyspę, oczywiście no nie ma zamiaru tutaj pozostać. Dla wielu z nich jest to tylko jakiś etap w dalszej podróży do innych krajów Unii Europejskiej. Widzimy, Ojciec Święty powoli przechodzi wśród imigrantów, zatrzymuje się co chwilę, zamienia kilka słów, błogosławi. Byliśmy świadkiem przed chwilą błogosławieństwa biednej z pań w stanie błogosławionym. Szczególnie zatrzymuje się przy dzieciach, przy rodzinach. Ten czas poświęca bardzo chętnie i bardzo hojnie. Jedna z osób zaangażowanych na Malcie w pomoc uchodźcom, Sara Zingarello, pracująca właśnie na Malcie na rzecz uchodźców, powiedziała przed pielgrzymką papieża takie słowa: wizyta Franciszka to możliwość, byśmy przypomnieli sobie, że choć kwestia migracji jest złożona, to zawsze musimy traktować ludzi z godnością, nie naruszając ich praw. Budzi nadzieję, mówi dalej. Sara Zingarello mówi dalej, budzi nadzieję, że papież konsekwentnie wypowiada się w tej sprawie. Na imigrantów nie można patrzeć w kategoriach liczb. A więc to jest na pewno, drodzy Państwo, wyzwanie. My też doświadczamy tego wyzwania w tych ostatnich tygodniach w Polsce szczególnie, więc też te treści też są dla nas tym bardziej aktualne. Drodzy Państwo, wizyta tutaj w tym ośrodku świętego dobiegła już końca. Przed nami jeszcze tylko przejście do samochodu i przejazd od świętego na lotnisko, gdzie nastąpi już pożegnanie z Maltą, z krajem, z władzami tego kraju jeszcze, bez żadnych przemówień. I też będziemy tam obecni, będziemy to spotkanie transmitować. Zapraszam Państwa, aby być z nami. Ja już teraz Państwu pragnę podziękować za to śledzenie przebiegu tej pielgrzymki i zapraszam, aby połączyć się z nami w tym momencie, kiedy będziemy świadkami właśnie odlotu, powrotu Ojca Świętego z Malty do Rzymu, do Watykanu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kłania się Państwu Ojciec Witold Hetner.